Dzień dobry, kochani. Witam Was serdecznie w Home and You. Nareszcie i tutaj już przywitała Wielkanoc. Na początek mamy przepiękne poszewki. Cena 60 zł za jedną sztukę, ale zobaczcie, jakie one są ładne, eleganckie, stonowane, nienachalne, niekrzykliwe, przepiękne w bazie kotki. No cudownie one wyglądały. Bardzo miły materiał w dotyku. Zobaczcie, jaka rozłożona. No przecież to w każde wnętrze to wpasujemy. No cudowne. Z tyłu gładkie, z przodu wzorek. Rozmiar poszewki 50 na 50. Także zmieścimy tutaj spokojnie i większe poduszeczki. Tutaj mamy bardzo fajne koszyczki. Powiem Wam, że na początku myślałam, że to taki koszyczek do przenoszenia czegoś tam albo do przechowywania, ale równie dobrze możemy to zrobić jako koszyczek na święconkę. Jest przepięknie wyścielany w środku. Koszt 60 zł, bardzo porządnie wykonany, na fajnych haczykach. Ja zaraz powyciągam, bo oczywiście no, nie byłabym sobą, gdybym tego nie wyciągnęła, bo musiałam to zobaczyć, jak to wygląda, bo sama się zastanawiam nad takim koszyczkiem, bo się wiecznie w mój po prostu niewiele mieści, a ten taki porządny, elegancki, no troszeczkę nietypowy, bo prostokątny, nie taki zaokrąglony, ale bardzo mi się podobał. Tym bardziej jakość wykonania naprawdę mega, mega fajny, bardzo głęboki w środku, też ładnie wykonany. No i mamy również sztuczne bazie kotki za 30 zł, ale powiem Wam, jakie one były piękne w dotyku, delikatne. Naprawdę zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Nawet ich sporo całkiem i ta sama bazia była tak naturalna w dotyku, że byłam pod ogromnym wrażeniem. Tu mamy przepiękną też dekorację, właśnie rozbite jajo z zajączkiem w środku na sianku. Koszt 50 zł takiej dekoracji. Jajko jest takie jakby nakrapiane, bardzo elegancko, ładnie wygląda. No i taka powiem Wam prosta, ale konkretna dekoracja. Oczywiście nie może zabraknąć różnego rodzaju obrusów, bieżników. I tu mamy w tej samej tonacji co poszewki przepiękny obrus w delikatne bazie kotki. Zobaczcie, jak one wyglądają. Tak gdzieniegdzie narzucone, mega fajnie, dużo rozmiarów. Tu akurat 130 na 174 za 140 zł. Jeszcze jedyne, co by mi brakowało w tych obrusach, to to, żeby one były, wiecie, plamoodporne. Fajnie by było. Wtedy już by można było doliczyć jeszcze do tej ceny, ale tą jakość zrobić. No tu za 60 zł mamy bieżnik, 35 na 1,74 m w takiej samej tonacji, więc na przykład jeżeli kładziemy biały obrus, no to już taki ładnie też będzie wyglądał. No oczywiście zająców, wariatów też nie brakuje. Za trzy dychy mamy takie fikuśne figurki z zajączka, który coś tam sobie kombinuje. Tutaj mamy za 10 zł takie maciupaleńkie zajączki, które gdzieś tam mimochodem na stole można dla akcentu porozstawiać. No tu już troszeczkę większa figurka, 80 zł, ale bardzo ładny taki stonowany kolor. W ogóle ten stół, dekoracje na tym stole właśnie zrobiły na mnie duże wrażenie, bo kolorystyka mi bardzo pasuje. Takie beże, brązy, kremy, mega fajnie. Tu mamy przepiękną dużą miskę, 80 zł na jakąś sałatkę. No i klasycznie właśnie bazie i zajączki z zaznaczonym oczywiście puchatym ogonkiem. No i ten talerz, zobaczcie, oczywiście no ja nie mówię, że jest to talerz obiadowy, ale bardziej do serwowania jakichś przekąsek. Koszt 70 zł. Możemy myć w zmywarce. Na to warto zwracać uwagę, jeżeli chodzi o Home & You, bo tam nie wszystko można wyłożyć do zmywarki. A teraz widzę, bardzo dużo tych produktów było właśnie z taką możliwością. Tutaj mamy też dodatkowo takie jajeczka za 15 zł, robione ze sznurka. No i właśnie pokazane w tej misce, tak, że miska może być również jako dekoracja, jako ozdoba położona na takim wieńcu. Wieniec 60 zł kosztuje i tutaj jakieś tam gadżety i też to bardzo ładnie wygląda. Te kompozycje to są też takie dla nas podpowiedzi w Home Edu, jak można wystylizować dany produkt. Za 20 zł mamy takiego zajączka wyskakującego ze skorupki. Bardzo fajnie wygląda ta skorupka, taka ciemnobrązowa, drewniana. Bardzo ładnie. No i kubki, oczywiście kubki, kubeczki, to co Marta lubi najbardziej, ale niestety 350 ml, 15 zł, nie moja pojemność, ale kubek bardzo ładny, bardzo mi się podobał. W ogóle ta kolekcja na mnie chyba zrobiła największe wrażenie. Tutaj mamy za 120 zł takiego większego króliczora.
Zająca, przepraszam, wiem, że już mnie ktoś pewnie w tym momencie poprawił, ale bardzo ładnie wyglądał, wiecie, bez żadnych kolorów, bez niczego, po prostu taka drewniana ala postać, bo to jest materiał drewnopodobny, to nie jest drewno. Tutaj też mamy taką gipsową figurkę, bardzo ładną, za 70 zł, jakby pędzący zając z pisanką. Też ładnie wygląda w sukience. No, sporo mamy takich dekoracji, które gdzieś tam mogą nam tworzyć akcent wielkanocny, chociaż powiem Wam, że spodziewałam się całkiem czego innego w tym roku w Home and You, dlatego że każdego roku Home and You zaskakuje czymś innym niż w innych sklepach. Tu za 20 zł mamy skorupkę, a w tym roku jest dużo takiego asortymentu dosyć podobnego do innych sklepów. Chociaż no oczywiście ma się czym również wyróżnić. Tu mamy przepiękną skorupkę z jaja, jakby połówkę do jakichś sałatek, przystawek za 60 zł. Porcelanowa, ładna dekoracja, tylko tak mnie zastanawia, dlaczego tego nie można włożyć do zmywarki. Przecież nie ma tu żadnych złotych elementów ani nic, a jednak ze zmywarki z tym czymś nie powinniśmy mieć nic wspólnego ze zmywarką. To jest bardzo fajne. Zobaczcie, tutaj mamy trzy elementy. Mamy oddzielną miseczkę, na przykład na jakiś tam sos tatarski, tak? Mamy pojemniczek, opakowanie, paterę na jajka i dodatkowo mamy drewnianą paterę, 90 zł. Możemy wszystko rozkompletować i położyć oddzielnie, bo tutaj również możemy sobie w tej wnęce położyć sosik, miseczkę wykorzystać na przykład na jakieś oliwki albo inne przekąski, a deskę wykorzystać w ogóle jeszcze w inny sposób, na przykład na deskę serów. Więc naprawdę to takie dosyć fajne i uważam, że jak na tak dużą kompozycję 90 zł to nie jest dużo. Tutaj mamy ściereczki 50 zł, dwa rodzaje tych ściereczek, beżowa i biała z zajączkami. No i tu przechodzimy do niebieskiej kolekcji. Coś, co moje oczy naprawdę nacieszyło. Te gąski były przekozackie z tą zwisającą głową, 40 zł. Mega mi się to podobało. Wahałam się nad nimi, bo dosyć duże i tak się zastanawiałam, czy by na parapecie u mnie w kuchni fajnie to nie wyglądało, bo taka to wiecie, to niekoniecznie Wielkanoc, to jest wielosezonowe. Tu za 70 zł mamy jakby liść kapusty wydrążony, wiecie, na jajeczka dodatkowo w środku, właśnie na jakiś tam sosik. Też bardzo fajna propozycja. No i oczywiście mamy zajączki w kapuście. W zeszłym roku podobna kolekcja była, ale na zielonych liściach, a w tym roku jednak w Home & You jest sporo tej bieli, 35 zł, taka mała miseczka na mniejsze przystawki. Mamy oczywiście również paterę, na przykład tutaj na jakąś tam wędlinkę, czy na jakąś sałatkę taką rozkładaną. Koszt 80 zł, również z tym zajączkiem na kapuście, na samym końcu, na liściu dużym. To możemy wykorzystać na wiele sposobów. No i mamy też również większą taką miseczkę i ta miseczka kosztuje 60 zł i również właśnie na jakieś tam sałatki i tak dalej. Możemy na przykład na mizerię, tak? Bo bardzo często na święta wielkanocne ta mizeria się gdzieś tam pojawia. No i tutaj co dalej mamy? Przepiękne, kobaltowe, kolorowe ściereczki, 25 zł jedna sztuka, ale ten kolor kobaltowy mi się po prostu tak na maksa podoba. Powiem Wam, ogromne wrażenie to na mnie zrobiło. Ta kolorystyka bardzo niespotykana, w żadnym sklepie tego nie było widać. Tutaj mamy dwie ściereczki za 30 zł. Jedna z takim delikatnym wzorkiem na dole, zajączka, druga przeplatana jakimś krzewem, ale przepięknie to wygląda. Kolorystyka jak najbardziej w punkt. No i tu mamy bardzo fajny koszyczek za 60 zł z takimi uszami wielkimi, więc też bardzo fajny pomysł i spory taki uchwyt właśnie, żeby ta rączka, żeby to podtrzymać. No i co za tym idzie, uszy gdzieś tam możemy sobie profilować. Pojawiła się też taka bardzo fajna kolekcja, jeżeli chodzi o zające, tutaj takie porcelanowe. Tutaj mamy takiego dosyć dużego zająca, 120 zł. Oczywiście, wiecie, zajączek zapatrzony w słoneczko, przepięknie wygląda, uszy. Cuda. No i mamy takie ala ratanowe. Oczywiście figurka gipsowa 80 zł, ale wygląda jak ratanowa, więc jeżeli mamy takie wikliny ratanu troszeczkę gdzieś tam w domu, to bardzo fajnie to można skomponować. 50 zł mniejszy zając, 80 większy. Bardzo ładnie to wyglądało, bardzo estetycznie wykonane. No i oczywiście mamy jeszcze obok takiego zająca z niebieską kokardą w kratę, który też zwrócił moją uwagę. Wielkościowo pasuje do tego pierwszego.
No i tutaj już mamy takiego eleganta. 120 zł również ta dekoracja kosztuje. Oczywiście warto się też trzymać się z zakupami do jakiejś promocji, a teraz chyba obowiązuje promocja, że jest 100 zł rabatu za każde wydane 200. To jest na kartę podarunkową, później to możemy wykorzystać. Ale no tak jak mówię, na promocji zawsze to wychodzi taniej. To jest, powiem Wam, bardzo ciężkie. Zrobiło to na mnie ogromne wrażenie, bo jest to wielosezonowe produkt, taka 60 zł, taka podstawka i tutaj tak jak widać jest jeszcze taka wielka misa. Bardzo ciężkie to było. Bałam się, że gdzieś to mi się potłucze. Stówkę kosztowała ta większa misa, na przykład na owoce. Wiecie, to są rzeczy, które spokojnie możemy ustawić na tarasie i nie martwić się, że nam to, wiecie, wiatr gdzieś zwieje. Więc no, bardzo fajne rzeczy. No i kolejna kolorystyka, jeżeli chodzi, tutaj mamy takie pudełeczko składane na przykład na chleb. Bardzo fajnie to wyglądało. 30 zł. No i oczywiście kolorystyka. No ta kolorystyka to jest coś trafionego. I powiem szczerze, że na tą rękawicę też poluję, bo rękawica jest dosyć uniwersalna w kolorze, a moja kuchnia w granacie idealne skompletowanie. Cztery dyszki kosztuje. Podkładka oczywiście powędrowałaby później do szafki, no bo króliczka takiego wielkanocnego nie będę trzymała latem. Tu mamy przepiękną poszewkę na poduszkę za 40 zł, w przepięknym również takim kobaltowym kolorze. W takie wzorki raczej uniwersalne, myślę, że całosezonowe, wielosezonowe. Kolejne ściereczki, dwie sztuki, 50 zł, jedna biała, druga już taka błękitna z zajączkiem w kratkę. Przechodzimy dalej. Tutaj mamy obrus. Pokazuję Wam w tym momencie obrus, jak on wygląda, jak on jest, wiecie, duży ten wzór jest właśnie na obrzeżach. Bardzo mi się ten obrus podoba. Ale no niestety nie było tutaj, muszę online popatrzeć, nie było tutaj rozmiarów na mój stół, bo ja potrzebuję ponad 3 metry, a tutaj trafiłem właśnie, to jest akurat 130 na 180 za stówkę, ale tu był 150, tak, na 300 za 150 zł, a ja potrzebuję ten kolejny 150 na 360 na mój obrus, na mój stół. Takiego obrusa będę szukała. No i może jeden mniejszy, bo w tym roku jednak na Wielkanoc będzie prawie 20 osób, więc chyba dwa obrusy będę musiała zakupić. I to jest coś, za czym się będę na pewno rozglądała, bo mega mi się podoba ta kolorystyka. Tutaj mamy pokazaną, jak ta poszewka wygląda na poduszce. Tu już jest bieluteńka cała, 60 zł. Bardzo fajny materiał, gruby taki, tkany, wyszywane. To jest wszystko przepięknie. Naprawdę tutaj już widać, taka robota konkretna jest. No i mamy kolejne kubeczki. Niestety ta sama pojemność, więc u mnie odpada 350 ml, no i 15 zł. Można myć w zmywarce, więc bez obawy wzorki nie powinny poschodzić. Tak samo jak talerze. Podobna kolekcja, co była tamta beżowa. Tutaj w bieli i w takim właśnie kobaltowym kolorze. Mamy również miski przyozdobione tak ładnie, takim krzewem, nawet nie wiem, co to, jak to nazwać dookoła, w środku zajączek, koszt 70 zł, czyli tak jak w tej beżowej kolekcji. No i mamy też ładne świeczniki. Zobaczcie, świeczniki możemy wykorzystać też poza sezonem świątecznym. Tu jeszcze mamy takie jajo. Jajo też bardzo ładne, duże, 40 zł. No i są również mniejsze za 25 zł, żeby postawić dwa obok siebie takie, dla takiej kolekcji. Ten bieżnik też mi się podobał, kobaltowy z tym zajączkiem. No mega, naprawdę kolekcja jest po prostu wybitna. Tym mnie mocno zaskoczyło w tym roku Home and You. Tu jeszcze mamy właśnie ten bieżniczek, który Wam pokazywałam. Koszt jego 50 zł i to jest 35 na 1,70 m czy 1,80 m. Ten bieżniczek też mi się bardzo podobał, bo wyglądał taki stonowany, bardzo ładny. Zobaczcie, taki gruby, tkany jakby po środku wyszywane i boki gładkie, 70 zł i rozmiar 35 na 175 m. Także ten też był bardzo ładny, wpadł mi bardzo w oko. I tu mamy coś na zasadzie, no nie wiem, niby świeczniki, ale tu się żaden tiraj, nawet sztuczny, nie zmieści, wiecie, na baterię, bo za mała jest ta dziurka. Więc tak troszeczkę chyba przekombinowane lekko. Musicie zwrócić na to uwagę. I to są te świeczniki, o których Wam mówiłam. Koszt jednego świecznika 40 zł na jakąś ładną, elegancką, grubą taką świecę. Oczywiście raczej do niedopalenia i za stówkę mamy
piękny wazon granatowy. Także do moich wnętrz naprawdę pasowałoby to bardzo, tak bardziej pod kuchnię. Tu już mamy coś bardziej kolorowo. Zobaczcie, mamy obrus z takim przepięknym wzorem, który jest po bokach oczywiście obrusu, czyli na tej opadającej części, 140 zł i to jest 1,50 m na 3 metry. Oczywiście wymiarów jest dużo, trzeba szukać po różnych homendiu, na środku zajączki, dookoła kwiaty. Widać, że są to takie dosyć duże dekoracje po tych bokach. Mamy też taki ładny, błyszczący, złotawy, zobaczcie, bieżnik, jak to ładnie wygląda, taki przerzucony i on kosztuje 90 zł. Też elegancko wykonane. No i tu już mamy taką kolekcję troszeczkę złoto-żółtą. Piękna poszewka welurowa z takim misiowym zającem, koszt 50 zł. No i oczywiście solniczka i pieprzniczka. Tego jest bardzo mało w wielkanocnym wydaniu. Zazwyczaj w Homendiu jest tego dużo, dużo więcej. 35 zł, mamy dwa zające na sól i pieprz, więc no. Tym razem chyba jeszcze do Homendiu coś wejdzie, bo coś tego bardzo mało było. Niby pięć kolekcji, pięć stołów różnych, ale tych solniczek, pieprzniczek po prostu było mało. Tu za 40 zł mamy takie dwa zajączki pilnujące jajeczek. Wiadomo, jajka w Wielkanoc rządzą na wiele sposobów, więc takich elementów nigdy w domu za dużo. I tu właśnie opcja wykorzystania tych świeczników. Za 60 zł mamy takie złote, do tego nawet taką zwykłą karbowaną świeczkę postawimy i naprawdę elegancko stół już wygląda. Tu już półmisek bardzo gruby i bardzo ciężki za 50 zł. I tu już mamy tak. I teraz, dlaczego tego nie można mieć w zmywarce znowu? No to jest zastanawiające. Żadnego elementu złotego, żadnego nadruku, wzorku. No i nie można. Ale na pewno praktyczna forma. Tu za 20 zł mamy figurkę zajączka z pisanką w kształcie serduszka z sercem na tacy. Od razu lecimy. Tutaj mamy też fajny pojemnik na jakieś, wiecie, słodycze, na inne przyda się, żeby coś schować, ale żeby też ładnie wyglądało. Koszt tego pojemnika 80 zł. Pojemnik posiada na głowie również uszczelkę, więc możemy też tu włożyć jakieś tam ciastka, nie musimy się martwić, że tam na jakieś, nie wiem, meszki nam się dostaną czy coś. Piękne złote uszy, no i zobaczcie teraz na tego złotego królika. Rozciągającego się. Bardzo fajnie to wygląda. 40 zł, bardzo ładna dekoracja. Mocno złota, mocno błyszcząca. No i te miski. Te miski każdego roku robią furorę, są zawsze w jakimś innym wydaniu. W tym roku za stówkę mamy trzy zajączki w białej klasycznej misie. Powiem Wam, że fajnie, że jest też taka kolekcja typowo bardzo biała, bez żadnych dodatków, bo wtedy uniwersalnie to dopasujemy do każdego wnętrza. Wiadomo, nie każdy ma w domu złoto, niektórzy mają chromy, niektórzy mają czernie, a tutaj taki biały wpasujemy za każdym razem. Piękny złoty królik, takich dekoracji drobniejszych też było sporo. No i zobaczcie na margeritę, jakie piękne mamy naczynie, kieliszek, 35 zł. No, cudowny taki drink. Mój wujek kiedyś się właśnie tak cukrem na górze obtaczał i margeritę tak podawał. Tutaj mamy jeszcze kolejny stół. Bardziej w fioletach, w takich liliowych kolorach, troszeczkę zieleni, ale zaczynamy od przeźroczystego pojemnika za 60 zł, do którego na przykład możemy nawrzucać mnóstwo takich małych jajeczek czekoladowych i będzie to mega fajnie wyglądało. Zajęcze uszy jako pokrywka, bardzo fajny pomysł. Tutaj też mamy taką małą paterkę, na przykład na owoce. 60 zł, zajączek sobie wszystko podtrzymuje, taki typowy akcent świąteczny. Fakt faktem, jedyne czego mi brakowało to baranków, nie spotkałam ich w Homendiu, ale może jeszcze coś wyrzucą. 80 zł takie jajo przeźroczyste w zielonym szkle. No i tu mamy teraz przeźroczystą taką paterkę na jajka. 50 zł. Powiem Wam, że już dawno nie widziałam. Szklana, ciężka, więc to nie żaden plastik. Bardzo fajnie wykonana. Jakościowo na pewno jest super. Dalej, tu mamy bardzo fajną rzecz, bo tu mamy, widzicie, taką tackę, paterę w kształcie zająca, dodatkowo na jakiś sosik, więc możemy na przykład jakieś nuggetsy położyć i sos czosnkowy, koszt 50 zł. Wszystko będzie się fajnie układało na zajączku. Myślę, że to też bardzo fajna opcja.
na właśnie na takie przystawki szybkie, które łatwo jest gdzieś tam później dokładać. Coś się skończy, bierzemy sam sosik. Tu kolejna patera na jajka. Bardzo dużo jest w Home & You tych pater na jajka. Naprawdę wybór przeogromny. 50 zł. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jakby ktoś nawet był naprawdę bardzo wybredny, to myślę, że na którymś stole coś znajdzie, bo wybór w tych paterach jak w żadnym sklepie. Tu jest taka nakrapiana ogólnie kolekcja. Mamy dodatkowo kubki, są szklanki, widać kolejne patery, misy takie na jakieś przystawki, na jakieś sałatki. No i piękny miętowy zajączek, tak, dla przełamania kolorów, koszt 50 zł. W tym milusim takim, wiecie, tchórzywie obity, jakby taki welurek był. No to takie bardzo przyjemne obicie jest tego zajączka. No i tak jak mówiłam, znowu ta skorupka jajka w kolejnym wydaniu, koszt 60 zł. Tego tak samo jak tych na jajeczka foremek jest bardzo dużo, od wyboru do koloru. Myślę, że też w Home & You wpasujemy się. No i tu mamy kaczuszkową kolekcję. Zobaczcie, jak to przepięknie wygląda. Te kaczorki po prostu to był jakiś kosmos. Ja tak stałam długo przy tym stole. Koszt 40 zł. Mega mi się to podoba. No tak uroczo, tak bajecznie, tak świątecznie to wygląda. I zobaczcie na te filiżanki. Przecież to jest po prostu jakieś bóstwo. Dla kogoś, kto uwielbia pić herbatę czy kawę w filiżance, dla kogoś, dla kogo robi to ogromne znaczenie. Ja akurat filiżanek nie lubię, ale w takiej filiżance bardzo chętnie herbatę bym się napiła. Koszt 40 zł. Takiej albo tej następnej, którą wam pokażę. O takiej, zobaczcie, jakie przepiękne kurczaczki. Złoty kolor dookoła, obwalutka. Tutaj tak samo na talerzyku. No cudownie to wygląda. Te kurczaczki po prostu zrobiły taką robotę na tym stole. Jeszcze jedno wam zaraz pokażę, jeszcze w innym kolorze, ale to jest po prostu naprawdę taka elegancja sama w sobie, że ja byłam w szoku. Tu za 50 zł mamy figurkę zajączka, pani zajączkowej, która jakieś tam ciasto sobie robi. Fartuszku świąteczna, więc naprawdę ten stół też zrobił na mnie wrażenie. No i mamy w końcu kubas o moich pojemnościach. Bardzo ładnie wykonane zajączki i tutaj czekam na promocję 35 zł, 430 ml, więc nareszcie mamy kubek mojej pojemności. Ale nie ukrywam, że filiżanka też na mnie zrobiła ogromne wrażenie. Myślę, że z takiego kubka też nie jedna osoba by się ucieszyła, bo naprawdę bardzo elegancko był wykonany. No i te kaczorki, no cudowne, cudowne. Tutaj jeszcze znajdziemy przepiękny obrus, jest pokazany przede wszystkim, jak on wygląda. No i mamy też dużą panią zajączkową w złotej, pięknej sukience za stóweczkę. Wiem, że wiele z Was czekało tak samo jak i ja na kolekcję w Home & You. Home & You jako ostatnie wyskoczyło z kolekcją wielkanocną. Najdłużej się na to czekało. Mamy też klasyczny taki zestaw, zobaczcie, w bieli. Mamy czajniczek, mamy cukiernicę, więc są też oczywiście w zestawie filiżanki, więc mamy i klasyka. Jest też koszyczek taki z żółtym materiałem w środku, koszt 50 zł. Drewniany, bardzo ładny. I tu mamy jeszcze jedną taką kolorową, troszeczkę różową kolekcję, bym powiedziała. Są bieżniki po 50 zł, ale zobaczcie, jak bardzo wiosennie to wygląda. Na samym brzegu mamy zająca, dookoła mnóstwo kwiatów. Jest naprawdę bardzo łąkowo, bardzo kolorowo. No oczywiście też złote elementy tutaj też się bardzo ładnie wpasowały. Ten zajączek mi się podobał ze względu na teksturę, jak został wykonany, że był tak jakby ciosany, 50 zł. Tak nowocześnie dosyć to wygląda. Bardzo ładna dekoracja, no i ten duży zając. No już to wiecie, te futro to praktycznie jak żywe wygląda. Stóweczkę kosztuje duży zając, chociaż oczy ma troszeczkę przerażające, bo takie jakby wiecie, wydłubane, no ale złoty ogonek. Gdzieś złoty akcent, taką patynką przeleciana, więc ładnie wygląda. To są bardzo fajne świeczki. Świeczka naprawdę mega klimatyczna, 13 zł. Jest jeszcze w kolorze fioletowym wnętrze, tylko leżało w innym miejscu, ale bardzo fajnie to wyglądało. No i tu zobaczcie, jaka przepiękna wiosenna misa. I to już nie jest stricte na Wielkanoc, bo nie mamy tutaj żadnych oznak. Ani baranków, ani kurczaczków, ani zajączków. 80 zł klasycznie, ale za to mamy coś, co możemy używać spokojnie przez całą wiosnę, lato. Bardzo, no tu już mamy zająca, więc no to już tak stricte pod
Wielkanoc, ale misę spokojnie możemy używać przez cały sezon, jeden, drugi, trzeci, praktycznie aż do zimy. No zimą to tak trochę aż za wiosennie, ale tutaj przepięknie to wygląda. Naprawdę tak radośnie, żywo, żwawo. Mega mi się podobała ta kolekcja. No i tu mamy też filiżankę właśnie. Te filiżanki naprawdę zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Ich kształt, dbałość o każdy detal, złota obwalutka na górze, na dole, dookoła ucha, tak samo na talerzyku i ten piękny zajączek tak z boku, jak sobie wystaje. Piękne świeczniki, mamy też kury i dużego zająca, takiego ciosanego. On też bardzo ładnie wyglądał, bardzo elegancko. Pomalutku zbliżamy się do końca, jeszcze zostało nam 3 minutki. Słuchajcie, ten duży zając 140 zł, ale naprawdę bardzo ładnie wykonany. Ma ładny kształt nadany, tak samo na pyszczku. Nie ma tutaj, wiecie, takich ostrych elementów jak w innych sklepach. Tutaj mamy różowe takie jajeczka. Możemy tutaj T-Lighta włożyć takiego, wiecie, na baterię 50 zł i będzie ładnie wyglądało, bo on ma taki kształt jakby fali, więc tu będzie to dosyć ładnie wyglądało. A tu bardzo proszę, mamy jeszcze owieczki, baranki, są ściereczki, są typowo takie do kuchni rzeczy, 25 zł, taka ściereczka kosztuje w przepięknym beżowym, brązowym takim kolorze, delikatnym. Tutaj mamy ścierki typowo kuchenne, w takie właśnie owieczki za 30 zł. Bardzo ładna kolekcja, chociaż tylko tyle z tego asortymentu. Rękawica też 35 zł. Tu już nie było niczego na żadnych stołach, to wisiało przy kasie, więc też jakaś taka inna kolekcja. No i tu mamy wiszących przeróżnych wiele rzeczy, ale zobaczcie, jakie te detale są ładne. Tutaj na przykład mamy takiego porcelanowego zajączka. Tu za 20 zł mamy taką roztańczoną zajączkową. Sporo takich małych dodatków. To było przepiękne. No i teraz albo możemy to powiesić, albo gdzieś postawić. 25 zł i to już były najdroższe rzeczy. Większość rzeczy była właśnie w granicach 25 zł. Tutaj też na złotym jaju siedzi złoty zając. Koszt 30 zł. No dobra, to ta jedna była droższa, ale tu na przykład mamy kurczaczki. W końcu są kurczaczki, bo jest ich naprawdę mało. Jednak zające rządzą w tym roku w sklepach. 25 zł, przepiękny kurczaczek ze skorupką na głowie. No i mamy kolejnego zajączka razem z kurczaczkiem. Kurczaczek radosny, skrzydełka rozłożone, 25 zł. Też bardzo fajnie to wyglądało, także spory wybór. No i kubki. Zobaczcie na te piękne kobaltowe kubki. No po prostu... Ojej, jak to cudownie wyglądało. Naprawdę. Tutaj znalazłam na innej półce taki, co mogłam sięgnąć, ściągnąć i Wam pokazać. 12 zł, ale to jest pojemność tylko 270 chyba, czy 30 ml, więc mały. Ale mega kolorystyka. Na tym się, kochani, będę z Wami żegnała. Trzymajcie się cieplutko. Widzimy się już jutro w kolejnym przeglądzie. Do zobaczenia. Buziaczki, miłego dzionka. Pa!